Dzień dobry, witamy się z wami na tle żółto-niebieskiego sklepu budowlanego. Idziemy na naszą pierwszą wizytę. Będziemy projektować kuchnię, zobaczymy jak nam to pójdzie. Nie przedłużam, bo jesteśmy umówieni na konkretną godzinę. Lecimy, a potem damy wam znać, co ustaliliśmy. Witamy się z wami ponownie. Andrzejek za kamerą. Mam nadzieję, że w razie czego będzie mi podpowiadał. Ja tutaj tak stwierdziliśmy, że ja w połączeniu z telewizorem to będzie to, co najlepiej zobrazuje wam projekt naszej kuchni. I tak jak już widzieliście wcześniej, zaczęliśmy od Castoramy. Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, projekty kuchni w Castoramie są bezpłatne. Możecie się umówić na 2 godziny z projektantem i po prostu był wolny termin już na sobotę. Sprawdzaliśmy też IKEA, tylko na ten moment nie było tam terminów. W sensie są, ale na środek tygodnia, nie było na weekend, może tak. Jeżeli chodzi o projekt kuchni, to taka usługa w IKEA kosztuje 29 zł. A jeżeli chodzi o Leroy Merlin, to chyba też nie było terminów. Poza tym wykonanie takiego projektu tam na miejscu kosztuje 200 zł. O ile dobrze pamiętam. Także do tego wszystkiego przyjdziemy potem, bo oczywiście będziemy sobie chcieli porównać projekt z Castoramy do projektów z innych sklepów. Tak samo do projektów takich typowo, wiecie, od stolarza. Natomiast zaczynamy od tego, co jest po prostu najłatwiejsze i najszybsze do realizacji, dlatego właśnie Castorama. To jest moja teczka. W tej teczce mam dokładnie to samo, co mam na komputerze. I powiem wam, że totalnie zaskoczyła nas ta wizyta, w sensie takim pozytywnym. Jak wybierałam sobie, do kogo pójdziemy, jakby z kim będziemy chcieli tworzyć tą naszą kuchnię, to wysłałam listę do Andrzeja i wpadło nam w oko jedno imię. To był Wiesław, tak sobie myślę, pan Wiesio. To brzmi jak taki fajny starszy pan, który zna się na rzeczy i wiecie, i swoim doświadczeniem pomoże nam to ogarnąć. I nie myliliśmy się, prawda Andrzeju? Tak, pan Wiesio był super. Tak. To może jeszcze tak słowem wstępu. Byliśmy w Castoramie pierwszy raz. I nie patrzyliśmy w ogóle na jakiekolwiek tam meble, projekty i tak dalej. Po prostu umówiliśmy się na godzinę, byliśmy 5 minut wcześniej, to sobie obeszliśmy po oddziale kuchni. I to było tyle. Usiedliśmy do pana do stanowiska i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Tak było. Nie zrobiliśmy żadnego researchu, nie wiedzieliśmy, jakie kuchnie są dostępne w Castoramie. Po prostu stwierdziliśmy, że idziemy i zobaczymy, co nam ta wizyta przyniesie. No i przyniosła fajne rzeczy. O, w ogóle tutaj widzę, że w rogu ekranu, nie wiem czy to widzicie, jest namiar na pana Wiesława. Możecie sobie wejść na stronę Castoramy. Jeżeli chodzi o to umawianie wizyt, to jest bardzo proste. Wszystko się robi właśnie przez ich stronę internetową. Dostajecie potwierdzenie na maila. Także bardzo polecamy tą usługę. W sensie ogarnięcie tego jest naprawdę proste. No i dobra. Zacznijmy może... przejdźmy do rzeczy może. O tak. Tutaj jest już nasza kuchnia. Jeżeli chodzi o tą kuchnię, to rozważaliśmy ją w 2 wariantach. Pierwszy tak naprawdę wariant to była kuchnia w szarości i nagraliśmy to też, więc może teraz zobaczycie ładne nagranie, które Andrzej wykonał w sklepie. Natomiast muszę powiedzieć, że mimo że bardzo nam się ta kuchnia podobała jakby dokładnie taka, jak była tam, że tak powiem, zainstalowana, to potem doszliśmy do wniosku, że ten szary będzie dla nas bardzo trudnym kolorem do ogrania. Ogólnie nie mamy takiego konkretnego zamysłu na temat tego, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało to mieszkanie. Natomiast wiemy, że chcemy, żeby ono było ciepłe, przytulne. Jak oglądaliśmy podłogi, to podobały nam się właśnie te w cieplejszych odcieniach. Takie, wiecie, nie wiem, brązowe, bardziej miodowe, zwał jak zwał te kolory. No a jak zaczęliśmy wybierać, wybraliśmy tą szarą kuchnię, zaczęliśmy do niej dobierać blat i potem całą resztę, to doszliśmy do wniosku, że to będzie bardzo chłodna przestrzeń, w sensie tak kolorystycznie chłodna. A ponieważ kończy się, jakby łączy się to pomieszczenie z salonem, tak, no bo kuchnia jest takim, powiedzmy, aneksem, no to jakby determinowałoby nam to potem wystrój salonu. On też musiałby być chłodny, tak żeby to się nie gryzło ze sobą, tylko żeby do siebie pasowało. Więc stwierdziliśmy, że postawimy na biel. Kolor, który nam odpowiadał, a w zasadzie wykończenie, które nam odpowiadało, jak sobie pomacaliśmy te szafki, to był kolor biały, lakierowany z połyskiem. Tak się to chyba nazywało, tak? Tak, no i właśnie. I tak jak może, nie wiem czy zwróciliście uwagę, na tych szarych meblach tam są takie te piękne frezowania i to pięknie wygląda na żywo. Natomiast pojawił się potem problem przy projektowaniu z szafką tą narożną
z jej górną częścią, dlatego że chcemy zabudowę pod sufit i to jest możliwe jak najbardziej. Mamy jakby takie wymiary mieszkania, że to tak ideolo się spina. Natomiast Castorama nie produkuje tych szafek narożnych w tych małym rozmiarze. I musielibyśmy, gdybyśmy zdecydowali się na tą szarą kuchnię, no po prostu kombinować, wstawić tam jakieś atrapy. Czyli nie moglibyśmy wykorzystać tego rogu, tylko ono po prostu byłby zakryty tak, żeby ładnie wyglądał i pasował do całej kuchni, nie byłby funkcjonalny. A gdybyśmy się zdecydowali na te białe meble, takie właśnie proste, które teraz widzicie na tej wizualizacji, no to trochę nam to ułatwia sprawę, dlatego że możemy kupić podwójnie szafkę narożną i ją po prostu przyciąć. Skrócić w odpowiednim miejscu. I tak jak widzicie, tutaj mamy zaprojektowaną kuchnię tak, że mamy szafeczkę ze zlewem. Pod spodem oczywiście kosz i ten kosz byłby na takiej wysuwanej szufladzie. Obok jest zabudowana zmywarka, taka wąziutka szafka cargo. Bardzo nam się podobało, mi się podobało, mówię w sumie teraz za siebie, Andrzeja o to nie pytałam, ale sądzę, że też rozwiązanie te cargo w szafce narożnej, bo jest dostępne takie, dosyć kosztowne, ale takie, które powoduje, że maksymalnie możecie wykorzystać tą szafkę narożną i nie trzeba się wściekać, że potem nie możecie czegoś sięgnąć. Bardzo bym tego nie chciała, bo w tym momencie cierpię na to w mieszkaniu, które obecnie wynajmujemy. Potem jest piekarnik, następnie dwie części z szufladami i jak możecie tutaj zobaczyć, nasz blat schodzi też na bok szafki. Nie wiem, czy to tutaj dobrze widać, natomiast schodzi na bok szafki. To jest taki aspekt już stricte wizualny. Mógłby być też po prostu biały front, jakby z tej strony na szafce nałożony. Natomiast no, nam się obojgu podobało to wykończenie drewniane. No i tutaj możecie zobaczyć, jak dokładnie to wygląda. Tutaj widać ten problem, o którym mówiłam. Nie byliśmy w stanie tego zaprojektować, no bo właśnie nie ma takiej szafki, dlatego zrobiliśmy taką lekką prowizorkę, natomiast tak jak mówiłam, to wszystko jest absolutnie do zrobienia, wystarczy kupić szafkę i ją odpowiednio dociąć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj mamy też taką wnękę i to będzie idealne miejsce na to, żeby postawić lodówkę. Wstępnie zaprojektowaliśmy sobie to w ten sposób, że nad lodówką miałyby być dwie te mniejsze szafki. Natomiast czy tak będzie, to wszystko się okaże, bo jakby nie możemy zastawić lodówki tak, wiecie, na maksa, bo ona musi mieć przestrzeń do tego, żeby to powietrze tam chodziło, żeby ona się mogła grzać, chłodzić, czy co ona tam robi. No i stwierdziliśmy, że gdyby się okazało, że weźmiemy tak wysoką lodówkę, że nie zmieszczą nam się te dwie szafeczki, to po prostu zrobimy szafkę i taką odkrytą półkę. Czy jest coś takiego, Andrzej, co jeszcze mogłabym na tym etapie powiedzieć o tym projekcie? No nie, no ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć tak, że Kasia szukała czegoś, była nastawiona stricte na stolarza i w ogóle powiedziała, że nie, w sklepie to będzie badziew, a się okazuje, że w sklepie są dosyć pomocne osoby, no to był nasz pierwszy kontakt z projektantem i był jak najbardziej pozytywny. Tutaj pan Wiesław próbował nam doradzić we wszystkich możliwych sposobach, szukał rozwiązania jakichś tam problemów na etapie projektowym, no i mu się wszystko udało, także meble takie po prostu z marketu mogą też pasować idealnie na wymiar do kuchni. Tak. Tak, jeżeli chodzi o wymiar tej kuchni, to na tej ścianie, gdzie jest zlew, mamy równo 198 cm. Tak nam się wydaje, tak sobie wstępnie wymierzyliśmy, co jest idealną powierzchnią, jeżeli chodzi o tą kuchnię. W sensie nasza zabudowa zaprojektowana w Castoramie mieści się tam co do centymetra. Jakby meble też mają równo 198 cm, dlatego że szafki zazwyczaj one są wymiarowe, nie? Tam 40-60. Natomiast ta narożna ma 63 cm, a ta wąska cargo 15. Więc idealnie wychodzi nam tutaj te 198 cm. Jeżeli chodzi o długość, to tam było jakieś 2,70, prawda? Tak. Na końcu szafka jest węższa. Tak. Nie ma 60, tylko 40 tam chyba jest. I to, co może Was zaciekawić, bo mnie na przykład zaciekawiło, to kwestia okapu. Pan Wiesław podpowiadał nam okap węglowy. Ogólnie wygląda to tak, że u nas komin jest po prawej stronie nad zlewem.
i no, nie jesteśmy pewni, czy to wprowadzenie do wentylacji jest jeszcze gdzieś indziej pociągnięte. Wydaje mi się, że nie. Natomiast w takim momencie musielibyśmy ciągnąć rurę do wentylacji przez całą kuchnię, tam ten w kształt litery L. Czyli te szafki na górze musiałyby być powycinane w środku, żeby przeprowadzić rurę do, po prostu do odpływu do wentylacji. No i straciłyby swoją funkcjonalność taką użyteczną. No, no i jedna trzecia powierzchni tak mniej więcej by nam została, no, jeżeli chodzi o te szafki. Potem jak wsadzilibyśmy tą rurę i jeszcze tam w ramach do powiedzenia od razu, że jeżeli chodzi o tą rurę, to pan Wiesław od razu nam zasugerował, żebyśmy nie szli w tą taką... Jest taka folio... z aluminiowa, taka srebrna, tak, co się rozwija, można ją sobie kształtować dowolnie, tylko żeby zrobić ją po prostu sztywną, bo wtedy mniej się tam rezonuje, po prostu jest ciszej. Tak. Natomiast wracając do tego okapu z filtrem węglowym, to on nie jest podłączony do komina, tylko po prostu ma ten swój wkład, który odfiltrowywuje zapachy. Trzeba go wymieniać w zależności jak się dużo gotuje, powiedzmy od 2 do 6 miesięcy max. Natomiast jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć okap i nie chcą prowadzić jakiegoś tam właśnie rur do wentylacji. Super rozwiązanie. Chcą po prostu zaoszczędzić sobie też tą przestrzeń, prawda? Tak, no tutaj mamy bardzo takie już obrazowe zdjęcie tego, jakby to wyglądało w środeczku. Są właśnie te dwie szafeczki cargo, ta maciupeńka 15-centymetrowa i ta większa, która ma 63 cm. Pod piekarnikiem jest jeszcze oczywiście szuflada na moje blaszki, bo gdzie indziej mogłabym je trzymać. Po lewej stronie naszego piekarnika są wysuwane szuflady. Wygodniej, jeżeli chodzi o te dolne przestrzenie, korzysta mi się z szuflad niż z szafek, z których muszę coś wyciągać. Także szafki będą na górze, a na dole będą właśnie głównie szuflady. I teraz tak, już chyba jeżeli chodzi o sam projekt, to tutaj nie mamy więcej nic do powiedzenia, więc przejdźmy do tego, co chyba jest najbardziej interesujące, czyli do ceny. Właśnie, samo zaprojektowanie było bezpłatne. Jeżeli chodzi o tą wycenę, to możecie poprosić ją w różnych wariantach. Możecie mieć wycenę samych mebli, albo możecie poprosić o wycenę kuchni, w której jakby zawarte są meble oraz sprzęty AGD, dlatego że sprzęty AGD też możecie w takim sklepie od razu zakupić, zwłaszcza jak kupujecie rzeczy takie pod zabudowę. My nie chcemy zabudowywać lodówki, chcemy zabudować oczywiście zmywarkę, no piekarnik to piekarnik, płyta indukcyjna też nic takiego skomplikowanego. No i poprosiliśmy właśnie o tą wycenę. Jeżeli chodzi o to, jak ta wycena wyglądała, zaraz zobaczę, czy mamy ją tutaj na komputerze. Nie ma. Nie mamy. Masz ją tutaj, tylko więc poczekajcie. Pan Wiesław od razu wygenerował nam pełną listę zakupów. Są tu absolutnie wszystkie rzeczy wypisane, które mielibyśmy zamówić do tego, żeby nasza kuchnia mogła stanąć w takiej formie w naszym mieszkaniu. Jeżeli chodzi o cenę końcową, my się zdecydowaliśmy na wyliczenie ze sprzętem AGD. To słuchajcie, to są 24 307 zł 70 groszy. Ja sobie to oczywiście policzyłam też, ile jakby jaką część z tego stanowią same meble i same meble to jest 16 400 chyba 7 zł. No więc powiedzmy już zaokrąglając 16,5 tysiąca. Tyle kosztują meble same w sobie. Jeżeli chodzi o dostarczenie tego, możecie sobie odebrać to w Castoramie sami. Oczywiście no to jest wtedy bezpłatne. Natomiast możecie też poprosić o taką usługę jak jakby dostawę z tego. Natomiast nie, że tylko pod blok, tylko do konkretnego mieszkania. Co może być przydatne, zwłaszcza w przypadku tych elementów, które są za duże, by zmieścić się do windy i trzeba je wnosić po schodach. Taka usługa jest wyceniana w zależności od tego, jakby ile waży cała paczka. W przypadku naszej kuchni, jak sobie to liczyliśmy, byłby to koszt 518 zł. I jeszcze jeżeli chodzi o montaż kuchni, no czyli właśnie przygotowywanie ewentualnych tych dziur na okap, na zlew, wiecie, docięcie odpowiednio blatów, szafek i tym podobne, zamontowanie, złożenie całej tej kuchni, to
jest to niestety dosyć spory koszt, jakieś między 20-30% wartości. W naszym przypadku, jak sobie to liczyliśmy, byłoby to coś około 7 tysięcy, a to oznacza, że cała kuchnia, już tak przybliżając, powiedzmy, kosztowałaby nas jakieś 30 tysięcy. Taka już w pełni jakby wykończona ze sprzętem AGD. Tak. Także to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie śmiało znać w komentarzu. Mogłam coś pominąć, bo no nie jest to coś, na czym się specjalnie znam. Także na pewno ja, albo może lepiej Andrzej, bo on wydaje mi się lepiej rozumiał to, co pan Wiesław czasem do nas mówił. Któreś z nas na pewno w komentarzach wam udzieli odpowiedzi. Jeżeli będziecie chcieli o coś zapytać, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Czy są emotki mebli? Chyba są. Chyba są. Może jakiś mebel nam wstawcie w komentarzu, jeżeli chodzi o tą emotkę. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.